No i mamy ostatni filmik. Dzieciaczki, dzieciaczki. Proszę pobiegać, proszę wstawać. Jerzyneczko. Moje, tu mam takie. Gdzie jesteś? Cześć, poziomeczko. Cześć, ty akurat nie musisz wstawać, nie. Cześć, cześć wszystkim. No, cześć. No bo będziemy się pakować za jakieś 40 minut. No, ostatnie 40 minut rodzinki. Boże, serce pęka. Nie wiem, człowiek jest taki głupi. Po prostu. A to przecież tak musi być. Tak jest w naturze też. I tak po prostu jest i w życiu. I w ludzkim, i kocim, i każdym. Ciupuj, omyćku, moja śliczna. Cześć, kochana. Cześć, malutka. Takie moje wątuszki śliczne, kochane. Takie moje kochane chodzą za mną. Jak takie rzepy. Czekajcie, a gdzie jest moja słynna, ten taki uchwycik na telefon? No, zaraz wszystko zrobimy. Działaś. A ty jak się masz? Jak się masz, kochana? Jak? Jak się masz, moje skarby? No dobra, o, tutaj mam łobuzy, które moją sukienkę mi niszczą. Czekaj, czekaj, czekaj. O, takie łobuziaki. Malinka chce jeść, ale ja na razie nie zamierzam jej dawać, gdyż nie jest to pora. A dzieci też nie chciałabym, żeby w tej chwili jadły, bo dzieci zaraz jadą. Duże koteczki już. No i znowu. Ten pazur na tej sukience to nie twój, tak? To nie mój pazurek. Ona jest taka kochana, będzie kochana, tam będzie miała dobrze, tylko kwestia, będzie tam czekała na domek. Dzisiaj zrobiłam coś, czego ona nie lubi robić bardzo. Uważam, że to nie jest tak w porządku, taką presję wywierać na kimś, ale... Ale napisałam grzecznie i miło i jak chyba bardzo, no nie wiem, łagodnie, no nie wiem, żeby to nie było w żaden sposób takie agresywne, tak? Ale agresywne, to złe słowo. Napisałam do pani od chrupcia, pani Basi kochanej, że jak będzie gotowa, no to oczywiście u mnie kotki czekają, no i teraz czeka właśnie taka malinka. I tak się teraz czepiłam głupia tej myśli. Że czekam, co mi odpisze. Ale Malinka by miała u niej cudownie, bo to jest taka kochana osoba. Wprawdzie ona zawsze bierze takie koty, jakieś stare, chore i tak dalej. Co też jest bezcenne. Na to, a Malinka jest i młoda, i zdrowa, i wszystko jest w porządku. No ale też może ona zasługuje na takiego kota, nie? Po tych wszystkich, co miała, po tym chrupku. Przecież chrupek by w życiu domu nie znalazł. Siedzi mi tu. O, patrzcie. Widzicie? To. Ten łobuz sukienkowy. O, to nie jeden. Tutaj. Tu siedzą dwa. Patrzcie, jak ona się bawi. Ja muszę jej zabrać jakieś zabawki, drapaczki. Kupę rzeczy, także ja zaczynam trochę pakować ją. A wy sobie popatrzycie jeszcze na zabawy kocie. To jest taka kochana kiciunia, taka wesoła. I taka szczęśliwa tutaj, że naprawdę mi serce pęknie. Wiem, kochana, wiem. Boże, jaka ty jesteś piękna, Jerzynko. Czekaj, może ja troszkę zdjęć porobię wam jeszcze, zanim pojedziecie, co? Porobię wam troszkę zdjęć. Piękności ty moje. A ciotki też mogą trochę porobić jakieś zdjęć z filmików albo z live'a. Te kotki mają tak mało zdjęć, że aż wstyd. Tutaj miałaś... A!
szaleństwo. Szaleństwo i wariactwo. Ty też możesz się bawić, tak? Ty też, kochanie. No, też możesz. Zobacz. No, co tu jest? A, hopa, hopa. Malinka też się bawi. Malinka to jest kociak. To jest kociak. Ale przynajmniej ona to ma jeszcze wzrok, żeby wyrosnąć. Tu jakie piękne scenki. Ona ma jeszcze wzrok, żeby wyrosnąć i ktoś już będzie miał potem spokój. A te maluchy to jak dadzą czadu, to będzie nieźle. Była uwiązana jak nie wiadomo co. Dobrze, a teraz dla Malinki muszę wziąć jakąś inną kartę. O, na przykład tą. I tak. Znowu jakiś łobuz. Czekajcie, to weźmiemy dla waszej mamusi. To będzie też dla was na przyszłość. Otworzy, to też będzie dla was. A teraz jeszcze dla mamy, weźmy jeszcze coś takiego dobrego, żeby ją ewentualnie przekupić, jakby co. Weźmy takiego kurczaczkę. Nie wiadomo, czy będzie to lubiła. Dobra, i teraz muszę pamiętać o żwirku, o kuwecie, o drapaku. No i co tam ten motylek gania sobie? Wyłączymy go w takim razie. Łazi na tym biurku nie wolno. Proszę tu iść. Ty też nie wolno. Hop. I tu. Hop. Dobra, to ja pakuję maluchy. Nie maluchy, tylko mamusia pakuje na wyjazd weekendowy. No, żegnają się maluszki. Matko Boska, jakie to jest wszystko piękne. No, jakie to jest smutne. No i mama, co? Widzisz, no nie możesz tam wejść teraz. No wszyscy będą ryczeć, ale taka jest kolej rzeczy. Słuchajcie, bądźmy dzielni wszyscy. O, już mamusia poszła. Dobra, maluchy są ze sobą razem i to jest najważniejsze. No to co, żegnamy no się. Oj. Źle zamknęła ciotka. No ładnie, ładnie. Tu mi oczywiście jakiś znowu łobuz, spódnicę. O, proszę, to jest najlepsza zabawa. Namiot, namiot z mojej spódnicy. Dobra. No to co? Może ja dajmy to. Mają bardzo fajne głowy. A to jakaś konkretna nazwa jest tej karmy, tej suchej? Tak, zaraz masz, powiem, tak? Zaraz ja chyba nawet co pani mi mówiła. I ten, i w każdym razie chcę powiedzieć, że jadą i będą miały fajnych ludzi.
I cóż, no i będą im płakać całą drogę. Płaczą. No dobra, no to nie przepraszam.